Dzięki mięśniom się poruszamy. Ale układ mięśniowy dwóch ludzi wymknął się spod kontroli. Mięśnie jednego mimowolnie się kurczą. Wydaje ciału polecenie, ale ono robi coś innego. Mięśnie drugiego zanikły. Nie może ruszać ani ramionami, ani nogami. Lekarze próbują odzyskać kontrolę nad nim, stymulując mózg. Zwiększymy napięcie. Dowiemy się, jak działają nasze mięśnie. Co się dzieje, kiedy zwrócą się przeciw nam i jak nauka walczy z tym problemem. Klątwa genów. Mięśnie. Jason Dunn to niezwykły przykład ludzkich możliwości adaptacyjnych. Jestem Jason, mam 31 lat i cierpię na dystonię. Wydaje ciału jakieś polecenie, ale ono robi coś innego. Za ruchy ciała odpowiada około 640 mięśni. Około 500 mięśni Jasona pozostaje w stałym napięciu, przez co jego ciało wygina się w niezwykłych pozycjach. Przywitasz się z Jasonem? Kurczą się też mięśnie obsługujące fałdy głosowe. Wystarczy, w porządku? Dystonia to najbardziej irytująca choroba, jaką można sobie wyobrazić. Chociaż mięśnie Jasona zachowują się niezwykle, ich struktura jest zupełnie zwyczajna. Mięśnie zbudowane są z włókien mięśniowych. Mózg wydaje im polecenia za pośrednictwem neuronów. Kiedy mózg poleca wykonać krok, odpowiednie neurony wywołują skurcz grup włókien mięśniowych. Ruch jest możliwy dzięki wielu jednoczesnym skurczom. Im więcej sygnałów wysyła mózg, tym więcej mięśni się kurczy i większy staje się ruch. Niestety naukowcy nie wiedzą, dlaczego mózg Jasona ciągle wysyła błędne informacje, a mięśnie kurczą się w sposób niekontrolowany. Witamy w Chicago. Niewiele wiadomo o przyczynach i sposobach leczenia dystonii. Pewnie macie dużo pytań. Jason szuka informacji na konferencji poświęconej dystonii. Tu może wymienić się doświadczeniami z chorymi oraz porozmawiać z lekarzami. Hello, Jason. Witaj. Wiele o tobie słyszałem. Jason ledwo mówi, dlatego komunikuje się za pomocą syntezatora mowy. Wypowiedzenie każdego zdania trwa około minuty. Teraz leczy mnie dr Witek z kliniki w Cleveland. Wspaniale. Jesteś pod opieką Jerry'ego. To niezwykły człowiek i jeden z najlepszych specjalistów. Chociaż Jason nie może mówić, jest w pełni sprawny intelektualnie. Jason to typowy dystonik. Sprawia wrażenie człowieka uwięzionego w swoim ciele. Miło cię widzieć. Poza tym jest bardzo inteligentny. Choć dotąd nie badano intelektu dystoników, według lekarzy to często bardzo bystrzy ludzie. Opinię tę potwierdza neurolog Jasona. Najbardziej interesuje mnie dystonia pierwotna, zwłaszcza u dzieci. Bardzo często te dzieci doskonale się uczą. Mają niezwykłe zdolności adaptacyjne. Wymyślają własny sposób poruszania się i mówienia. Bawią się z kolegami z klasy. Na pewno są też wyśmiewane przez dzieci, które ich nie rozumieją. Dystonicy nie są upośledzeni intelektualnie. To mi się nie podoba. Wiem. Wykasowałam je. Jeszcze raz. Źle się tu czuję, bo nie jestem tak śliczna jak Jason.
Ale nadrabiam to urokiem, prawda? Obydwoje nadrabiamy. Znamy wiele typów dystonii. Choroba bywa wynikiem urazu głowy, zatrucia lekami lub infekcji. Istnieje też pełna forma choroby zwana dystonią pierwotną. Jason cierpi właśnie na ten typ. Nie znamy żadnych innych przyczyn, dlatego uważam, że to dystonia pierwotna. Czasami dystonia pierwotna atakuje ludzi, którzy często wykonują precyzyjne, powtarzalne ruchy, tak jak muzycy lub sportowcy. Ze względu na wysoką częstotliwość takich ruchów, odpowiadają za nie coraz większe obszary mózgu. W pewnym momencie mózg może stracić nad nimi kontrolę, przez co dochodzi do mimowolnych skurczów mięśni. Skutkiem tych skurczów jest nienaturalne wygięcie części ciała, zwykle tych, które wykonywały powtarzalne ruchy. Gotowy? Dystonia Jasona została sklasyfikowana jako choroba genetyczna zwana dystonią torsyjną typu pierwszego. Ten typ choroby rozwija się we wczesnym dzieciństwie. Często najpierw atakuje nogi lub ręce, następnie kolejne partie ciała. Przyczyną dystonii torsyjnej typu pierwszego jest dziedziczny defekt genetyczny. Przez brak fragmentu genu TOR1A organizm wytwarza uszkodzone białko obecne w komórkach mózgowych. Nie wiadomo jednak, jaki związek ma ten defekt z rozwojem dystonii. Dotąd ustalono, że do rozwoju choroby wystarczy odziedziczenie wadliwego genu od jednego z rodziców. Ale to nie wszystko. Około 70% osobników z wadliwym genem nie cierpi na żadną formę choroby. To znaczy, że dystonię torsyjną typu pierwszego powodują inne czynniki. Chcesz tę koszulę? Jutro je założymy, żeby rozpoznali nas w oceanarium. Jason nie przeszedł jeszcze badań genetycznych. Lekarze nie widzą takiej potrzeby, ponieważ jego stan jest znacznie ostrzejszy niż innych dystoników torsyjnych typu pierwszego. Nie wiadomo, co jest przyczyną mojej choroby. Cześć, Jay Dan. Co słychać? Dobrze cię widzieć. Wiadomo, że dystonia atakuje jeden rodzaj mięśni. A Jason, tak jak każdy człowiek, ma ich trzy rodzaje. Mięsień sercowy odpowiadający za bicie serca. Mięśnie gładkie znajdujące się w ścianach organów wewnętrznych, na przykład w jelicie cienkim. Pomagają one w transporcie pokarmu przez organizm i, podobnie jak mięsień sercowy, kurczą się automatycznie. Trzeci typ mięśni to mięśnie szkieletowe, których skurcze kontrolujemy. Odpowiadają za poruszanie ciała i wspomagają szkielet. To mięśnie ramion, nóg, pleców. Podtrzymują sylwetkę i kark. Dystonia atakuje właśnie mięśnie szkieletowe. Do zgięcia ramienia potrzebny jest skurcz bicepsa i rozkurcz tricepsa. Do wyprostowania skurcz tricepsa i rozkurcz bicepsa. Mięśnie szkieletowe pracują w parach, tworząc ruch w przeciwnych kierunkach. Do wykonania jednego kroku potrzebna jest praca około 200 mięśni. Każdy mięsień ma określoną funkcję. Żeby człowiek mógł się poruszać, muszą działać wspólnie. Pozostawać w bezruchu i kurczyć się w odpowiedniej chwili. U Jasona mięśnie przeciwstawne kurczą się w tym samym momencie, wyginając szkielet. Efektem nieustannego skurczu mięśni jest muskularna budowa Jasona. Ale przyczyna tego stanu kryje się w mózgu. Problemem jest ośrodek zarządzania, a nie same mięśnie. Mięśnie wykonują polecenia. Jeśli przychodzi błędny sygnał, muszą się skurczyć.
Część naukowców uważa, że za wysyłanie błędnych sygnałów odpowiadają jądra podstawne. U chorych na dystonię badamy aktywność jąder podstawnych. Często obserwujemy bardzo chaotyczną aktywność pojedynczych komórek mózgowych w tym obszarze. Komórki mózgowe w jądrach podstawnych wysyłają nieregularne sygnały. Lekarze uważają, że właśnie ta nieregularność odpowiada za błędną pracę mięśni. U każdego dystonia atakuje inne grupy mięśni. W przypadku Jasona zaatakowała całe ciało. Jason cierpi na wyjątkowo ostrą formę dystonii. Nie jest w stanie usiąść, musi leżeć na podłodze. Życie Jasona, tak jak większości dystoników, nie jest zagrożone. Jego stan nie pogorszy się w przyszłości, ale wyzwaniem są codzienne zmagania z chorobą. Dystonia wpływa na wszystko, co robię. Po powrocie do Michigan, gdzie niemal od roku mieszka samodzielnie, mężczyzna z determinacją walczy o normalne życie. Nie mam pojęcia, skąd bierze tyle cierpliwości. Z trudem przychodzi mu nawet umycie zębów. Trzydziestojednoletni Jason Dunn nie zamierza poddawać się w walce z własnymi mięśniami. Mężczyzna od roku mieszka sam. Jajka. Na czas budowy nowego domu zatrzymał się u przyjaciela Mike'a i jego córki Denny. Radzę sobie z większością czynności. Po prostu potrzebuję więcej czasu. Nie wiem, jak on to robi. Jak ci się spało? Dobrze? Co teraz? Śniadanie? Prosi o pomoc, kiedy jej potrzebuje. Jeśli nie chce pomocy, na pewno nam o tym powie. Niezależność to jego życiowy cel. Kiedy widzę, jak Jason próbuje podnieść talerz, mam ochotę mu pomóc, ale wiem, że on sobie tego nie życzy. Soku? Weźmiesz? Wszystko chce robić samemu. Nie zamierza jeździć na wózku. Dystonia atakuje też mięśnie używane do przeżuwania i połykania. Jedzenie i picie przychodzi mu z trudem. Ale w dzieciństwie Jason nie wykazywał objawów dystonii. Choroba uderzyła, kiedy chłopak był w pierwszej klasie. Badało mnie wielu lekarzy, bo to bardzo rzadka choroba. Nikt jednak nie znał odpowiedzi. Miałem 6 lat, kiedy zdiagnozowano dystonię. Myślałem, że po pewnym czasie choroba ustąpi. Dystonia nie ustąpiła i stan Jasona się pogorszył. Mięśnie wykręciły kark w lewo, a ręce i dłonie usztywniły w nienaturalnych pozycjach. Po kilku latach nacisk mięśni wywiał również kręgosłup.
Jeśli naukowcy nie opracują skutecznego leku, nigdy już nie zdoła stanąć ani chodzić. Usztywniły się również mięśnie obsługujące krtań, dlatego Jason ledwo mówi. Mięśnie gardła ściągają fałdy głosowe. Powietrze wypuszczone z płuc powoduje wibracje i tworzy dźwięk. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Dzięki skurczowi mięśni obsługujących fałdy głosowe powstają wyższe dźwięki. A dzięki ich rozkurczowi niższe. Mięśnie krtani Jasona są ciągle skurczone i mężczyzna nie może panować nad mową. 4 lata temu dystonia zaatakowała szczękę. Kiedy mięśnie szczęki również zaczęły się kurczyć, mówienie stało się jeszcze trudniejsze. Możliwości leczenia dystonii są ograniczone. Możemy tylko łagodzić symptomy, ale choroby nie da się wyleczyć. Żeby złagodzić mimowolne skurcze mięśni, Jason bierze leki rozkurczowe. U każdego człowieka sygnał wysyłany do mięśni przez mózg przekazywany jest pasem stworzonym z neuronów. Neurony uwalniają neuroprzekaźniki, które przekazują impuls dalej lub go blokują. Leki Jasona blokują transmisję tego impulsu i spowalniają występowanie niekontrolowanych ruchów. W rezultacie mięśnie rzadziej otrzymują błędne informacje. Od 8 do 11 roku życia trzeba było mnie nosić. Byłem w dwukrotnie gorszym stanie niż teraz. Nie mogłem się nawet podnieść. Zapraszam. Wejdź. Idziemy do siłowni? Baw się dobrze. Pogadamy później. Inną metodą walki z chorobą są ćwiczenia siłowe. Ważący 67 kg Jason potrafi 30 razy odepchnąć nogami 100-kilowy ciężar. Jason nie robi tego, by zbudować masę mięśniową. Do roboty! Mężczyzna chodzi do siłowni, żeby zmęczyć mięśnie i zmniejszyć częstotliwość skurczów. Nadzieję pokłada w nowej terapii, która opiera się na elektrodach wszczepionych do mózgu, blokujących przepływ wadliwych sygnałów. Mięśnie buntują się, kiedy Jason jest obudzony, ale nie podczas snu. W nocy moje ciało odpoczywa. Kilka minut po przebudzeniu budzi się również choroba. Dlatego rano przez krótką chwilę czuję się bardzo dobrze. Lekarze nie wiedzą, dlaczego podczas snu zaburzenie znika. Również lekarstwa przynoszą ograniczony efekt. Jason liczy na przełom dzięki nowoczesnej terapii połączonej z operacją mózgu. Odkąd przybyłem do kliniki w Cleveland, zauważyłem drobną różnicę. Jak się masz? Istnieje kilka typów operacji mózgu stosowanych w leczeniu dystonii. W przeszłości preferowano technikę ablacyjną. W mózgu wypalano mały otwór mający na celu zniszczenie komórek nerwowych w jądrach podstawnych, w których upatrywano przyczyny dystonii. Zabieg redukował aktywność mózgu, co mogło złagodzić objawy chorobowe. Ta metoda przypominała ruletkę. Wypalano otwór i trzymano kciuki za efekt. Wszystko w porządku? W prawo.
Czasami technika ablacyjna powodowała stałe uszkodzenia, wcale nie poprawiając stanu chorych. Na szczęście Jason ma też inne możliwości. Rzucę okiem na DBS i zobaczymy, co dalej. Obecnie dystonię leczy się znacznie mniej ryzykowną techniką zwaną głęboką stymulacją mózgu, DBS. W rejonie jąder podstawnych chirurdzy wszczepiają elektrody, które wysyłają jednostajne sygnały elektryczne. Komórki działają dzięki elektryczności. Można zmienić ich aktywność, zmieniając napięcie. Stymulując elektrycznie ten obszar, możemy więc osiągnąć znaczne rezultaty. Uważa się, że impulsy stabilizują aktywność komórek nerwowych, albo przynajmniej nieco ją normalizują. To taki rozrusznik dla mózgu. Możesz czuć ból lub swędzenie w lewej ręce i lewej nodze. Głęboka stymulacja mózgu może znacznie poprawić stan chorych. To dobry znak. Po niektórych nawet nie widać choroby. Elektrody podłączone są do kabli, przeciągniętych za uchem wzdłuż karku do zasilanego baterią generatora wszczepionego pod obojczykiem. Kilka lat temu inny chirurg wszczepił Jasonowi DBS. Teraz Jason leczy się u doktora Geralda Witeka, wybitnego specjalisty, który najlepiej wie, gdzie skierować impulsy. Spotykam się z doktorem Witekiem raz w miesiącu. Odkąd go poznałem, próbuje skalibrować mój DBS. Zauważyłeś zmiany w prawej ręce? Czuję się o 10% lepiej. To niewiele, ale zawsze coś. Stan Jasona poprawił się o wiele bardziej niż oczekiwałem. Ale 10% to dopiero początek. Liczymy na co najmniej 50% poprawę. Chcemy zapanować nad wieloma ruchami. Z nieznanych powodów efekty leczenia DBS można zaobserwować dopiero po wielu miesiącach. Prawa stopa. To dlatego stan Jasona się nie poprawia. A może problemem jest kalibracja urządzenia? Otwórz i zamknij prawą dłoń. Potrafisz zgiąć i wyprostować rękę? Albo podnieść ją w ten sposób? Kalibracja metody DBS przypomina poszukiwanie stacji radiowej. Na niektórych częstotliwościach nie ma niczego. Czułeś coś? Na innych sygnał jest niewyraźny. W końcu można trafić na czytelną transmisję. Niestety czasami takiego sygnału nie ma w ogóle. Mamy problem. Spróbuję zwiększyć napięcie. Przez rok badaliśmy różne parametry stymulacji. Trzeba zmienić długość impulsu oraz zwiększyć napięcie. Stopniowo zwiększymy napięcie w obydwu elektrodach. Sprawdziliśmy mnóstwo kombinacji i wreszcie trafiliśmy na odpowiedni wzór. Sprawdzimy, czy stan chorego się poprawi. Jeśli wzór impulsów jest błędny, wyższe napięcie może stymulować nieodpowiednie struktury nerwowe, na przykład nerw optyczny. Wtedy Jason będzie widział błyski. Natomiast stymulacja torebki wewnętrznej może spowodować skurcze mięśni. Wyjdź i wróć. Jason doświadczał tych objawów wcześniej, ale zniknęły one po zmianie ustawienia. Przejdź 1,5 metra. Kolejnym zmartwieniem jest umiejscowienie elektrod. Wracaj. Nie wiem, gdzie dokładnie znajdują się elektrody. Nie ja je wszczepiałem i nie wiem, czy je dobrze umieszczono. Zwiększymy napięcie, dopóki nie otrzymamy dostatecznie dobrych rezultatów albo nie wystąpią efekty uboczne. Możemy też zastanowić się nad zmianą położenia elektrod. To jednak wymaga kolejnej operacji mózgu. Nie możesz się doczekać? Wiesz, że się nie poddamy? Jesteśmy gotowi na długie zmagania. Super.
Cieszę się. Równocześnie Jason stara się żyć normalnie. Za tydzień zacznie się budowa nowego domu przystosowanego dla chorego na dystonię. Proszę. Zebraliśmy ponad 100 tysięcy dolarów. Ludzie ofiarują też materiały budowlane i własną pracę. Tu znajdzie się kabina prysznicowa. Nie będziesz musiał wspinać się do wanny. Może zamontujemy dla ciebie ławkę. Tutaj zrobimy stopnie. Uznaliśmy, że dom nie nadaje się do naprawy. Rozebraliśmy go więc i budujemy nowy. Kiedy Jason przechodził przez drzwi, często uderzał głową o witrynę. Miał spore problemy z poruszaniem się po domu. Teraz każde przejście będzie miało szerokość co najmniej 120 cm. Tak samo łazienka. Nie wstawimy wanny, zrobimy przestronne pomieszczenie. Tam znajdzie się sypialnia, znacznie większa niż obecnie, z drzwiami balkonowymi prowadzącymi na taras. Nie mogę się doczekać. Wkrótce skończymy. Ale Jason ma śmielsze marzenia. Widziałeś mecz Lions? Wygrali? Jason niezachwianie wierzy, że odzyska zdrowie. Boję się tylko, że lekarstwo powstanie, kiedy będę miał 80 lat. Dostaję gęsiej skórki, kiedy pomyślę, że Jason będzie kiedyś mówił i chodził. Ale wierzę w to. Mam nadzieję, że to zobaczy. Koniec zabawy? W planach na przyszłość nie uwzględniam dystonii. Zależy mi na zwyczajnym życiu. Marzenie Jasona może się spełnić. Niestety, nauka przegrywa walkę z inną rzadką chorobą genetyczną. Prowadzi ona do zaniku mięśni, a dotknięci nią ludzie przypominają żywe lalki. Natychmiast potrzebujemy karetki. Na zdrowie. Ami Ankielewicz obchodzi 41. urodziny. Życzymy kolejnych 41 lat. Ami kocha życie, choć jego ciało sprawia przeciwne wrażenie. Zaraża innych swoim zapałem. Niedługo 50. Za 9 lat. Świetnie wyglądasz. Ani Ami nie uważa się za inwalidę, ani jego przyjaciele go tak nie traktują. Zabiera mnie na przejażdżki motorem. Motorem? Ja też woziłem go na motorze. Pływaliśmy łódką, jeździliśmy konno. Robił wszystko, co chciał. Ami Ankielewicz cierpi na rdzeniowy zanik mięśni typu drugiego. SMA typu drugiego. Jakie masz plany na przyszłość? Choroba atakuje w dzieciństwie i wywołuje stopniowy zanik tkanki mięśniowej. Dotyka jedno dziecko na 10 tysięcy. SMA typu drugiego nie atakuje mięśni bezpośrednio. Dotyka nerwów odpowiadających za ich ruch. Nerwy te zbudowane są z neuronów. Mieszczą się one w rdzeniu kręgowym lub w pniu mózgu. Każdy neuron ma ogon zwany aksonem o długości do 90 cm. Aksony przekazują sygnały elektryczne do różnych komórek mięśniowych, powodując ich skurcz. Choroba Ami prowadzi do obumarcia neuronów. Mięśnie nie otrzymują poleceń od mózgu, nie kurczą się. W rezultacie czego następuje ich atrofia, czyli zanik. Atrophy. That is, they wither away. We all get muscular atrophy. Bezczynność fizyczna zawsze prowadzi do zaniku mięśni.
Bywa tak w przypadku długiego przebywania w stanie nieważkości, na przykład podczas lotów kosmicznych, kiedy mięśnie nie muszą wspierać ciała. Zanik mięśni tego typu można odwrócić dzięki ćwiczeniom. Niestety, jako że neurony odpowiedzialne za ruch mięśni amiego obumierają, atrofia jest nieodwracalna i skrajna. Zanikają nawet mięśnie używane do mówienia. Prawie nie może ruszać szczęką, otwierać ani zamykać ust, ruszać wargami. Mówi bardzo niewyraźnie i trudno go zrozumieć. U przeciętnego dorosłego mężczyzny mięśnie stanowią 42% masy ciała. Tkanka mięśniowa amiego niemal zupełnie zanikła. Dlatego waży on niecałe 20 kilo. Ciało pozbawione mięśni rąk, nóg, karku i torsu jest zupełnie bezsilne. Czasami ludzie biorą go za lalkę naturalnych rozmiarów. Ami kontroluje wyłącznie niewielkie mięśnie twarzy, dzięki którym może ledwo zrozumiale mówić i przełykać. Ale tak jak większość chorych na rdzeniowy zanik mięśni, Ami zachował pełną kontrolę nad umysłem. Jego mózg jest w porządku. Wszystko rozumie. To bardzo wrażliwy człowiek. Ami cały czas myśli o przyszłości. Co zrobić później? Jak rozwiązać ten problem? Tak źle. Lepiej zróbmy tak. Cały czas planuje. Mimo ponurych rokowań, Ami wciąż czerpie radość z życia. Świetnie wyglądasz. Ładna fryzura. Kto cię obciął? Mama. Lekarze powiedzieli mojej matce, że nie dożyję szóstych urodzin. SMA typu drugiego osłabia mięśnie niezbędne do oddychania. Organizm nie otrzymuje dostatecznej ilości tlenu. Chorzy zwykle umierają na infekcję płuc. Im ostrzejsza jest forma choroby, tym prędzej następuje zgon. Ludzie w takim stanie jak Ami rzadko dożywają jego wieku. SMA typu drugiego atakuje mięśnie szkieletowe używane do poruszania ciała. Mięśnie sercowe oraz gładkie pozostają nietknięte. Są bowiem aktywowane przez inne typy neuronów. Dlatego Ami cieszy się silnym sercem i sprawnym układem pokarmowym. Może żyć, mimo że nie potrafi się ruszać. Choć jego obecny stan jest niespotykany, Elena, matka Amiego, uważa, że był przeciętnym dzieckiem. Ami zachowywał się normalnie. Ruszał rękoma, głową, całym ciałem. Po 6 miesiącach Elena zauważyła niepokojące symptomy. Ami nie mógł usiedzieć. Wciąż się przewracał. Rok później lekarze postawili diagnozę. Jego stan jest rezultatem mutacji jednego genu. Normalnie gen ten zawiera plan budowy białka zasilającego nerwy obsługujące mięśnie szkieletowe. Mutacja sprawia, że ciało nie może wytwarzać odpowiedniego białka. Dlatego wkrótce po urodzeniu nerwy dziecka zaczynają obumierać. Ale Elena nie zamierzała się poddawać. Lekarz powiedział, że Ami nie dożyje szóstych urodzin. Odrzekłam, nie jest Pan Bogiem, żeby skazywać mojego syna na śmierć. Ami będzie żył, jeszcze Pan zobaczy. Ami przeżył, ale przed 20 urodzinami niemal zupełnie stracił możliwość poruszania się. Mimo wszystko udowodnił lekarzowi pomyłkę. Radzi sobie dzięki chęci życia i troskliwej opiece matki.
Ami uwielbia podróżować. Był już między innymi w Stanach Zjednoczonych i w Rumunii. A teraz, choć nie może ruszyć nawet palcem, planuje kolejną ryzykowną wyprawę. Dlaczego Tajlandia? Ze względu na kulturę. Rozumiem. Prosi, żebym zgodził się na wyprawę do Tajlandii na wózku inwalidzkim w pozycji leżącej. Gdzie jest mama? Przyjdzie? Tak. Mam do niej napisać? Będzie za 2,5 godziny. Chociaż Ami Ankilowicz ma w pełni sprawny umysł, został uwięziony we własnym ciele. To nie powstrzymało go od mieszkania we własnym domu na przedmieściach Tel Awiwu. Kilka lat temu Ami wyprowadził się od matki. Tak postanowił i tak zrobił. Często postępuje wbrew zdaniu bliskich. Chcę być niezależny z tych samych powodów, co inni. Mimo żelaznej siły woli, Ami nadal potrzebuje pomocy. Wiedziałem, że nie będzie łatwo. Zawsze wybieram trudniejszą opcję, bo taki już jestem. Mówiłeś, żeby wpaść o 6? Tak. Ostatnio Ami utracił mięśnie niezbędne do przełykania. Musisz tego skosztować. Potrzebuje mięśni, żeby móc poruszać językiem, przepychać jedzenie przez gardło, unieść tylną część podniebienia i zamknąć jamę nosową. Mięśnie gardła są niezbędne do zamknięcia krtani, żeby jedzenie nie dostało się do dróg oddechowych, oraz do otwarcia przełyku. Dzięki skurczom mięśni przełyku żywność przedostaje się do żołądka. Ale większość z tych mięśni zanikła. Gdyby Ami chciał coś zjeść, mógłby się udławić. Zaczął tracić wagę, bo przyjmował tylko niewielkie ilości płynów. Już? Lekarze założyli mu gastrostomię. 99% żywności i płynów dostarczamy mu przez sondę. W efekcie zaniku mięśni wygiął się też kręgosłup Amiego. Żeby kręgosłup mógł podtrzymać ciało w pozycji wyprostowanej, potrzebuje pomocy mięśni szkieletowych pleców, pośladków i brzucha. Te jednak zaniknęły. Kręgosłup się wygiął, a żebra zaczęły naciskać na serce i płuce. Postanowiliśmy przeprowadzić operację kręgosłupa, zapobiegającą dalszym wygięciom. Kręgosłup wzmocniono gwoździami chirurgicznymi, ale zanik mięśni szkieletowych postępował. Z nieznanych przyczyn, przy tego typu atrofii, najszybciej zanikają mięśnie położone najbliżej rdzenia kręgowego. Choroba prędzej atakuje nogi niż ręce, a na końcu twarz, oczy oraz palce. Przed osiągnięciem dorosłości Ami był w stanie poruszać tylko jednym palcem lewej ręki. Ale człowiek, który miał nie dożyć 6 urodzin, łatwo nie rezygnował z marzeń. W wieku 30 lat nauczył się tworzyć animacje komputerowe jednym palcem. Kiedy coś postanowi, nic go nie zatrzyma. Ma w sobie pasję, dzięki której wciąż żyje. Przez 10 lat Ami pracował jako animator.
ale stopniowy zanik mięśni zmusił go do rezygnacji z pracy. Ami powoli, lecz nieuniknienie, utracił możliwość używania dwóch ostatnich palców. Od roku nie może pracować przy komputerze. Mężczyzna pragnie uwolnić się z więzienia ciała dzięki kolejnej namiętności – podróżom. Dotąd w towarzystwie najbliższych przyjaciół odwiedził 6 krajów. Ami nieustannie myśli o podróżach. W wieku 30 lat Ami zwiedził Stany Zjednoczone. To było męczące przedsięwzięcie, ale daliśmy radę dzięki Amiemu. W trakcie podróży stało się jasne, jak słabe jest jego ciało. W pewnym momencie nie był w stanie oddychać. Potrzebujemy karetki. Do prawidłowego oddychania potrzebna jest praca przepony oraz mięśni międzyżebrowych. Dzięki nim klatka piersiowa się rozszerza, płuca wypełniają powietrzem. Ami stracił wszystkie mięśnie międzyżebrowe. Oddycha wyłącznie dzięki przeponie i nie może zaczerpnąć powietrza do płuc. Z dnia na dzień stracił możliwość normalnego oddychania. Już nigdy nie będzie w stanie wziąć głębokiego oddechu. Pomimo trudów podróży, Ami planuje jeszcze bardziej wymagającą wyprawę. Odkąd skończyłem 18 lat, marzę o wyjeździe do Tajlandii. Świetny plan. Jak chcesz tego dokonać? Polecieć jak zwykły turysta? Ami nie znosi bezczynności. Zawsze pędzi przed siebie jak rekin. Dałbym się za to zabić. Zabić. Zrobię to przy pierwszej okazji. Matka i przyjaciele uważają, że to nierozsądny pomysł. Lot z Izraela trwa 12 godzin. W jego stanie to ogromne obciążenie. Ale jeśli Ami się uprze, znajdzie sposób na wszystko. Witam. Na wyprawę może nie zgodzić się lekarz, a matka Amiego nalega, by zasięgnął jego opinii. Codziennie mówi o Tajlandii. Ami Ankilewicz marzy o wyprawie do Tajlandii. Za każdym razem, gdy się spotykamy, jego możliwości są coraz bardziej ograniczone. Istnieje obawa, że podczas wycieczki Ami może zachorować na zapalenie płuc. Obecnie mężczyzna oddycha tylko dzięki przeponie. W razie przeziębienia drogi oddechowe się zatkają i może dojść do poważnej infekcji. Każdy wirus stanowi zagrożenie. Najgorsze zaś jest zapalenie płuc. Choroba unicestwiła także mięśnie odpowiedzialne za kaszel. A to właśnie kaszel chroni płuca przed infekcją. Receptory kaszlowe po wykryciu śluzu inicjują reakcję mięśni zwaną kaszlem. Przepona i mięśnie międzyżebrowe zewnętrzne natychmiast się kurczą, a mięśnie gardła zamykają krtań. Następnie przepona i mięśnie międzyżebrowe zewnętrzne rozkurczają się, a wewnętrzne kurczą. Ciśnienie w płucach rośnie. Wtedy rozluźniają się mięśnie gardła, otwierając krtań. Powietrze opuszcza płuca z prędkością 900 km na godzinę, oczyszczając drogi oddechowe.
Jako że AMI utracił większość tych mięśni, nie może się pozbyć wydzieliny śluzowej. Nie jest w stanie kaszleć i łatwo może zachorować na infekcję układu oddechowego. Matka Amiego nalega na wizytę u lekarza. Witam. Chce poznać stan jego mięśni oddechowych i opinię lekarza na temat podróży do Tajlandii. Witam, co słychać? Doskonale. Zapraszam. Ami chce jechać do Tajlandii. Co pan sądzi o tej wyprawie? Już o niej rozmawialiśmy. Codziennie mówi o Tajlandii. Tak bardzo chce tam pojechać. Według mnie to bardzo niebezpieczne. Dlaczego Tajlandia? Ze względu na kulturę. Rozumiem, ale nie będziesz miał żadnego ubezpieczenia medycznego. Wiele ryzykujesz. Jeśli wyjedziecie poza większe miasta, stan twojego zdrowia się pogorszy, nie będziesz mógł liczyć na jakąkolwiek pomoc. Drobna infekcja może rozwinąć się w chorobę zagrażającą życiu. Z medycznego punktu widzenia podejmujesz wielkie ryzyko. Kiedyś powiedziałeś, że to problem filozoficzny, a nie medyczny. Owszem, doskonale o tym pamiętam. Jest coś takiego jak filozofia indywidualna. Istnieją pewne zasady ogólne, ale każdy z nas ma również własne. Dlatego mogę cię przestrzec przed ryzykiem z medycznego punktu widzenia. Pozostaje jednak filozofia. Jeśli chcesz zaryzykować, sam musisz podjąć decyzję. Jak zawsze. Nie wiem, co o tym sądzić. Podniosę koszulę. Ami nie jest gotowy na podróż do Tajlandii. Wyprawa mogłaby zagrozić jego życiu. Ale to dzięki radości czerpanej z podróżowania dożył 41 lat, choć spodziewano się, że umrze przed 6 urodzinami. Wszystko w porządku. Dostarczasz ciału odpowiednią ilość tlenu. Musisz też jeść trochę więcej, potrzebujesz energii. To bardzo ważne. Serce jest w dobrym stanie. Podobnie puls. Powietrze wychodzi z płuc, kiedy powinno. Układ oddechowy jest stabilny? Owszem, tak jak dawniej. Od wielu lat się nie pogorszył. Jesteś w stanie oddychać. Na razie jest dobrze. Będziemy w kontakcie. Trzymaj się. Dobrze sobie radzisz. Do widzenia. Dzięki niezwykłej chęci życia dokonał tak wiele i nie sądzę, żeby kiedykolwiek się poddał. Nadal jednak nie ma lekarstwa na chorobę Amiego. Ale nawet jeśli nie powstanie ono, zanim Ami straci możliwość samodzielnego oddychania, mężczyzna na pewno i tak zaskoczy kolejnych lekarzy. Wszyscy lekarze, którzy go badali, twierdzą, że przy życiu nie trzyma go ciało, ale silna wola. Niezdolność do panowania nad mięśniami to straszliwa choroba.
Ale Amy Ankielowicz i Jason Dunn pokazują, że nawet z tak nieprzyjaznym ciałem można cieszyć się pełnią życia. Są dowodem tego, jak wiele może dokonać człowiek pomimo klątwy genów. Na zlecenie Hipeis Media, Eurocom Studio, tekst Janusz Winiarski, czytał Marek Lelek.